jaki ten świat jest mały. Co się standardowo... Proszę mnie nie przeszkiwać. Wycinka portalu. A teraz leci samolot, więc musicie chwilę poczekać. I będziemy rozmawiać o celach na najbliższe miesiące i kwartały. Idziemy w program lojalnościowy. Cześć. Za nami kolejny poniedziałek, a za mną kolejny dzień w totalnym niedoczasie. W związku z tym, że dzisiaj największą część mojego czasu pochłonęły oferty. I niestety, albo stety, nie przygotowuję ofert na zasadzie odpowiedź w mailu. Tyle pieniędzy, tyle czasu, bierzesz, nie bierzesz. Tylko nad każdą ofertą dość mocno się pochylam, jeżeli chodzi o zrozumienie, z czym się klient aktualnie mierzy, czym ma być system, jakim rozwiązaniem ma być system, który dla niego stworzymy, albo strona, bo to dla mnie też jest pewnego rodzaju system. Podsumowaniem dzisiejszych ofert jest to, że podstawa strony czy sklepu oraz funkcje dodatkowe spersonalizowane, czyli coś dopasowanego do branży klienta albo pod wymagania klienta, bardzo często te dwa elementy finansowo i czasowo są sobie równe. Ponieważ jedną z ofert, którą dzisiaj przygotowywałem, była strona wizerunkowa z dość mocno rozbudowanymi formularzami w kilku miejscach, które mają pełnić funkcję załatwiania spraw lub prowadzenia rekrutacji. Zbierania cepałek. Okazało się po głębszej analizie, że tych formularzy, różnych opcji, różnych możliwości, ich zastosowania w projekcie jest w sumie tyle, że koszt realizacji strony, który wynosiłby w przybliżeniu, jeżeli dobrze pamiętam, 12 tysięcy złotych, no po uwzględnieniu wszystkich specyficznych warunków, które omówiliśmy sobie z klientem na spotkaniu, de facto zostanie podwojony. No i to jest kwestia teraz tak naprawdę komunikacji z klientem tylko i wyłącznie, czy te wymagania, które on przedstawił, są rzeczywiście już na początek projektu istotne, czy ewentualnie startujemy z podstawką, a dodatkowe funkcje będziemy sobie dorabiać w czasie, w ramach na przykład już godzin administracyjnych, abonamentowych. Drugi projekt natomiast, dużo większy, gdzie w ramach specyfikacji są obszary związane z różnymi walutami, różnymi językami, cenami zależnymi od ilości, zestawami produktów komplementarnych i kompatybilnych ze sobą przede wszystkim. To jest sklep, który w podstawce został wyceniony na 60-70 tysięcy, czyli kwestia integracji z ERP-em, kwestia obsługi płatności, integracji z firmami kurierskimi i tak dalej. Natomiast dodatki do tego sklepu, czyli outlet, czyli zestawy, czyli zarządzanie kursem walut i przelicznikiem cen, czyli wielopaki, wielosztuki, i obsłużenie minimum order quantity w połączeniu z zestawami, które można w ramach tego sklepu składać, okazało się, że to jest dodatkowe 70 tysięcy złotych, które na dobrą sprawę przewyższa wartość podstawki. No i tutaj znowu jest decyzja klienta, który musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wszystkie te funkcjonalności są rzeczywiście od początku potrzebne, czy też dopiero mogą być rozwijane w ramach administracji i ewentualnie jak je podzielić na te realizowane w pierwszym etapie oraz w jaki sposób zaplanować elementy, które będą do drugiego i kolejnego etapu przekazywane. Drugą moją myślą z dnia dzisiejszego jest to, aby zawsze najpierw szukać gotowego rozwiązania na rynku, pudełkowego, subskrypcyjnego, którego zakup albo miesięczny koszt utrzymania będzie naprawdę stosunkowo niewielki, a dopiero kiedy dane rozwiązania zostały wypróbowane, sprawdzone i okazuje się, że nie spełniają wymagań, które użytkownik, które klienci potrzebują, warto wtedy rozglądać się za dedykowanymi systemami IT, ponieważ bardzo często coś, co w wersji spersonalizowanej, dedykowanej będzie kosztowało 25-50 tysięcy złotych. Ok, jednorazowo pod procesy firmy z przejściem na własność takiego systemu i zarządzania nim versus na przykład oprogramowanie, które kosztuje między 25 a 500 zł miesięcznie. Dobra, tyle na dzisiaj. Jak coś, to słyszymy się jutro pewnie z trasy. Cześć, w ten jakże niestandardowy wtorek. Dzisiaj jest dzień spotkań z klientami i to w Warszawie. W związku z tym właśnie jestem po jednym z takich spotkań, jadę teraz na drugie. Natomiast coś standardowo okazało,
jaki ten świat jest mały. Firma, dla której system współtworzyliśmy, okazuje się być firmą, z którą współpracują nasi zaprzyjaźnieni deweloperzy od aplikacji mobilnych. No i się okazuje, że firma, z którą współpracujemy, przyszła do nas z polecenia firmy, właściwie osoby, która korzystała z jednego z naszych systemów, dokładnie z systemu służącego do zapisu na imprezy sportowe, i ogólnie spodobał jej się koncept, prostota rozwiązania, prostota interfejsów. No i to ta osoba jako użytkownik naszego systemu poleciła nas, że zrobiliśmy taki duży system, tak dobrze działa, w związku z tym dedykowany moduł do zarządzania operacjami wewnątrz firmy też przygotujemy dobrze. I to była jedyna rekomendacja, która zaskutkowała właśnie bardzo fajną współpracą, bardzo fajnym kontraktem na realizację systemu CRM-owego. Więc powtarzam, jaki ten świat jest mały. Ten oto nasz partner, klient, okazuje się, że współpracuje z firmą, która tworzy aplikacje mobilne, z którą dwóch pozostałych współwłaścicieli zna się, bo brali udział w olimpiadzie we Francji, kurczę, z 15 lat temu. No i oni teraz współpracują ze sobą, jeżeli chodzi o kwestie związane z mobilem i aplikacjami smartfonowymi. W związku z tym warto się spotykać, warto wychodzić do ludzi i relacje zawsze procentują. Teraz jadę na drugie ze spotkań, gdzie zobaczę się z teamem odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu internetowego z odzieżą premium. Myślę, że w łatwy sposób znajdziecie na naszej stronie internetowej informacje, o który ze sklepu wchodzi. I będziemy rozmawiać o celach na najbliższe miesiące i kwartały, ponieważ wiem, że w organizacji zaszły spore zmiany, duża zmiana, jeżeli chodzi o target klientów. No i teraz w jaki sposób rozwiązania informatyczne można dostosować do potrzeb nowego klienta, mniej B2B, a bardziej B2C, tak żeby poczuł się zaopiekowany właśnie w sposób premium. Jeżeli mi się uda, nagram to jeszcze dzisiaj. Natomiast jeżeli nie, to pewnie jakieś podsumowanie dostaniecie ode mnie jutro. Więc jeżeli masz znajomych, z którym się dawno nie spotykałeś, albo masz klientów, z którym się nie znasz, powinieneś się poznać. Wbij się na kawę, zaproś na kawę, jak wolisz, bo właśnie z takich sytuacji mogą przyjść bardzo mocno niestandardowe rozwiązania, bardzo niestandardowe projekty. Na wszelki wypadek tyle z wtorku. Widzimy się w środę, pewnie po drodze do Gdyni, do biura. Dzień dobry w środę. Wczorajszy dzień, niestety albo stety, tak jak mówiłem, już zszedł na spotkaniu i później już nie jechałem samochodem, w związku z tym żadnych dodatkowych nagrań nie było. Natomiast co na spotkaniu ciekawego się dowiedziałem, albo co w sumie ciekawego z klientem zostało ustalone, idziemy w program lojalnościowy. Klient stwierdził, że potrzebuje w jakiś sposób zmotywować swoich klientów, aby częściej wracali, aby zakupy były przez nich dokonywane w sposób cykliczny. W związku z tym jest idea, żeby zrobić program partnerski, lojalnościowy, trochę typu cashback, czyli w zamian za dokonywanie zakupu 10%, czy ustalona ilość procent, może w ten sposób powiem, będzie wracało, będzie zapisywane na koncie klienta do wykorzystania w ramach kolejnego zamówienia. Tutaj oczywiście jest możliwość utworzenia tego w ten sposób, żeby zebrane punkty automatycznie były wykorzystywane do następnego zakupu, lub tak jak w sumie ustaliłem z klientem, aby punkty były po prostu zbierane, dopóki użytkownik nie zaznaczy w koszyku, że za ten zakup chce zapłacić częściowo punktami. Oczywiście do tego pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wartość punktów w stosunku do wartości zamówienia. Aktualnie zostało ustalone, że 50% wartości zamówienia może być opłacone punktami. Natomiast jest to ustalenie, które w każdej chwili może zostać zmienione. Tak samo jak w każdej chwili może ulec zmianie procentowy cashback. Dodatkowo zostało ustalone, że w pierwszej iteracji cały projekt, całą mechanikę wdrażamy w sposób maksymalnie prosty, maksymalnie przejrzysty, żeby w ogóle zobaczyć, jak klienci będą się zapatrywać na taką formę promocji, taką formę programu lojalnościowego. Natomiast jeżeli tylko się okaże, że zareagowali pozytywnie, że ilość zakupów cyklicznych wzrosła,
Wtedy zapewne będziemy rozbudowywać całą ideę o to, żeby można było na dane kategorie, na dane produkty, takie dofinansowanie, czy też taki program partnerski w jakiś sposób zwielokrotnić, czyli żeby to nie było 10%, a na przykład 20 czy 30% w przypadku jakichś wyprzedaży. Dodatkowo ustaliliśmy, że rekomendacja, jak ten program partnerski, program lojalnościowy cashback ma działać, przyjdzie od nas, bo zostało to ujęte w ten sposób, abyśmy my zastanowili się nad ideą, wypracowali rozwiązanie, przedstawili je klientowi, biorąc pod uwagę od razu czasochłonność wdrożenia takiego rozwiązania, no bo wiadomo, że my będziemy już pod kątem technicznym robić research i sprawdzać, w jaki sposób ma to konkurencja, czy w jaki sposób mają taki cashback rozwiązane sklepy internetowe, czy marketplace internetowe w Polsce. Z tego mamy wyciągnąć wnioski, przedstawić je klientowi, co robimy w pierwszym etapie. Jeżeli klient taką ideę i wycenę zaakceptuje, no to przechodzimy do części wdrożeniowej i zakładam, że gdzieś w okolicach nowego roku taki program partnerski zostanie uruchomiony. Jak tylko taka wersja programu lojalnościowego zostanie uruchomiona, dam Wam znać, żebyście również wypowiedzieli się, czy przygotowana przez nas koncepcja jest dla Was prosta, zrozumiała i przyjazna użytkownikowi, czy jednak wolelibyście wybrać inne rozwiązanie albo inne warianty. Ponieważ dzisiejszy dzień był cały w trasie, do maili, do zadań bieżących dopiero usiądę, jak dojadę do domu, a jutrzejsze albo pojutrzejsze nagranie, bo jeszcze nie wiem, czy jutro będę w stanie Wam nagrać cokolwiek, będzie z bardzo słonecznego i ciepłego miejsca. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się jutro lub pojutrze. Cześć. No, to witajcie w sobotę, bo dzisiaj jest sobota. Niestety nie udało mi się przez ostatnie dwa dni nic ciekawego dla Was nagrać. Z bardzo prostego względu. Mieliśmy bardzo zacięte rozmowy w ramach zarządu, w jaki sposób teraz podejmować najbardziej kluczowe decyzje, jeżeli chodzi o rozwój firmy i rozwój projektów. Jak widzicie, nie jestem w samochodzie, w związku z tym maksymalnie skrócę to, co mam Wam do przekazania, jeżeli chodzi o kwestie związane z bieżącymi projektami, ponieważ pomimo, że jesteśmy na wyjeździe i myślimy nad rozwojem firmy, cały czas jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami. W przypadku pracy w IT to jest jeden z największych profitów, że nie musimy być zawsze stacjonarnie w biurze, ale o tym już pewnie doskonale sobie zdajecie z tego sprawę. Podczas kilku ostatnich dni otrzymałem od jednego z urzędów trójmiejskich pytanie o utworzenie miejsca, portalu, a właściwie takiej przestrzeni na stronie internetowej, aby ona była tylko i wyłącznie dostępna dla pracowników. No i tutaj przez kilka dni wymienialiśmy maile, tak aby można było dobrać najlepsze rozwiązanie pod konkretne ich potrzeby. Co zostało w sumie ustalone? Że z jednej strony bardzo by chcieli, żeby dane były dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników poprzez stronę internetową po podaniu hasła. Natomiast takie rozwiązanie budziło moich wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, ponieważ zwalniając pracownika albo robiąc cyklicznie jakieś zmiany w osobach zatrudnionych w urzędzie, no to hasło, zakładam, musiałoby być zmieniane. Jeżeli organizacja ma około 150 osób, które potrzebują pobierać wnioski urlopowe, pobierać informacje odnośnie rozliczeń, PIT-y i tak dalej, raz do roku powstawałby mały organizacyjny chaos, gdyż cała organizacja zmienia hasła. W związku z tym zaproponowałem, aby takie miejsce przygotować w panelu administracyjnym strony, gdzie pod osobnym adresem URL będzie można zakładać użytkowników tylko i wyłącznie z dostępem do tego jednego małego wycinka portalu. Więc zaproponowałem, żeby takie dedykowane miejsce utworzyć w ramach portalu administracyjnego stroną. Wtedy użytkownicy, którzy będą mieli dostęp tylko i wyłącznie do tego elementu związanego z dokumentami wewnętrznymi, gdzie poprzez subdomenę od razu będzie wiadomo, że dany pracownik ma mieć dostęp tylko do tego jednego konkretnego zasobu. Dodatkowo będzie można w każdej chwili podłączyć dostęp danej osobie, jeżeli współpraca z nią zostanie zakończona, a w ramach całego systemu rozbudowywać uprawnienia tak, żeby w zależności od użytkownika mógł on mieć dostęp do dokumentów przynależnych do innego działu, a nie na zasadzie, że wszyscy mają dostęp do jednego wspólnego folderu. W związku z tym, nieważne czy robisz w marketingu czy w finansach, widzisz wszystkie dokumenty pozostałych działów. Moja propozycja uzyskała akceptację klienta, w związku z tym przystępujemy do wdrożenia i mam nadzieję, że takie rozwiązanie sprawdzi się i zapewni bezpieczeństwo urzędowi.
To było chyba najciekawsze zapytanie, którym chcę się z Wami podzielić. Natomiast w przyszłym tygodniu, poniedziałek i wtorek, najprawdopodobniej nie będę w stanie nic nagrać, ale od środy już wracamy do standardowego formatu rozmów w samochodzie o bieżących rzeczach związanych z prowadzeniem software house'u. Jeżeli przyjdą mi do głowy jeszcze jakieś ciekawe podsumowania naszych spotkań wewnętrznych, rozmów zarządu o kierunkach, polityce, rozwoju, usprawnienia i optymalizacji, które wdrażamy, bo tych wniosków mamy sporo, a będę w stanie je poukładać i przedstawić je Wam, tak żebyście też wiedzieli, czego się spodziewać, w jakich obszarach i jak to się przełoży na Waszą wygodę współpracy z nami. Dam Wam znać. Tyle na dzisiaj w tej niestandardowej formie. Trzymajcie się i do zobaczenia w poniedziałek, wtorek lub środę. Cześć!